Cześć, tutaj Tomek Tantewelli Piotrowski i drugi dzień mojego wyzwania, czyli pokonanie 5 razy podstawowej wersji The Binding of Isaac i powiedzmy przynajmniej raz pokonanie dodatku Wrath of Lamb, który na razie nie jest odpalony, bo podoba zdecydowanie zwiększa stopień trudności gry, a jak dotąd udało mi się tylko raz przejść ten tytuł, co nie wróży dobrze na przyszłość. Ale nieważne, pora zabrać się do roboty. Wczoraj pół godziny i nic z tego nie wyszło. Może dzisiaj uda mi się pokonać mamę, czy tam co trzeba zrobić, żeby ruszyć dalej. Ale korzystam z kontrolera od 360. Miejmy nadzieję, że sprawi to, żeby było dużo szczęścia. Okay, gram Isaaciem. Jedziemy. Ja pierdzielę. Niemożliwe. No pierwszy pomysł, żebym już... Nie, nie. Jeszcze tego boku, żeby zginął w pierwszym pomysłu. Nie dobrze. Bardzo nie dobrze. Co tam się dzieje ostatnio? Zazdroszczę rodakom, bo mają długi weekend. Tak, 4 dni z tego co wiem. Przez święto na laptopie, gdzie nie mam odległości. Niestety nie mam takiego przywileju, bo w środę, czyli 11. Tak. Środa jest chyba 12. To teraz to sprawdzę. Tak. W środę, czyli 12, czyli pod niepodległości mam egzamin, więc niestety nie dożywiłem tylu dni wolnych, co reszta, bo siedzę w zasłanej Korei. Jeszcze mam turny egzamin. No. Straciłem już połowę życia, genialnie. To będzie wielka przygoda. Okej, ale warto. To nie mogę, żeby mieć trzy tutaj. Nie wiem, czy teraz jestem jedną bombę do przodu. O nie. Fan. To jest jeden z bossów, którzy się pojawiają po... To nie jak się pokona go jeden raz. Bo to jest tak jeden z czterech miejsc apokalipsy. Nie przypominam żadnej z postaci z Darksidersy. To nie szkodzi. Cholera. Łapać serducho. Łapać drugie serducho. Jedziemy. Niedobrze. W każdym razie tak jest święto i są premiery, czyli jest trochę czasu na nadrobienie zaległości teraz przez te długie 4 dni, gdzie wszyscy mają weekendy. Okazja tak do łapania zaległości, bo potem mamy 11 mamy całkiem dobre premiery. To jest Valkyrie Chronicles. Port z PS3 ląduje na Steamie w wersji z jakimś tam DLC, achievementami, indywidualnie. Dlatego chyba dwie sztuki SSN się pojawiają. Są, jest
8. Ktoś nie lubi tej gry, oczywiście. Ktoś nie lubi tej. Żadnej korzyści nie ma z tego. Ale i tak całkiem fajnie, że jest co powiedzieć. Sprawdzę jeszcze co powiedzieć teraz, kiedy na przykład ja nie mam czasu na granie. Tak jest zawsze. Jeszcze Far Cry jakoś wychodzi na dniach. Dragon Age. Halo. Master Chief Collection. Całkiem sporo dobrych rzeczy. Co jest? O, szokujące. Sprawdzam. Okaże się, że połowa rzeczy z tego będą jakimiś grapami. Kasy, tak dalej. Ups. Przez przypadek wypadłem. Ale trudno. PS3 może dostać, PS4 może dostać coś innego. I tak ogólnie premiera Persony się nie zbliża? Persona 5 może coś. Przyznam się szczerze, że mam sprawdzący gier. Najbardziej kręci mnie Dragon Age. Pozdrowego Assassina. Chętnie zagram, ale jeszcze nie skończyłem Revelations. A po Revelations jest tak, trójeczka, Black Flag. Czy mam jeszcze przesunąć całkiem sporo Assassina? Są trochę niesamowicie, ale zobaczymy jak to będzie. Far Cry, zero podjarania. Trójka była całkiem spoko, taka. Jakoś ja mam ochotę na więcej. Daj.
Co to robi? Zatrzymujmy się. A nie, to go tylko spowolnimy. Co mnie zrobi? Zabyła mnie jakaś mucha czy coś takiego? Wszystko przez Far Cry. Zamyśliłem się nad Far Cry. Zamyśliłem się nad Far Cry. Jeszcze nienawidzę Far Cry 4. Nawet jakbym miał PS4, to bym chciał nie zrobić. Tak. Okej. 10 minut. Mniej więcej 10 minut. Wypas. Po prostu wypas. To by było na tyle 10. 30 minut plus 10, 40 minut gry. W 2 dni. Mogło być gorzej. Mogło być lepiej. Do zobaczenia jutro. Kiedy pokonam matkę.